Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy. Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie Cię, Tobie chcemy śpiewać, znieść niebiańską chwałę, dając nasze życia, byś je stale zmieniać mógł. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie Cię. Tobie chcemy śpiewać, znieść niebiańską chwałę, dając nasze życia,
nasze serca są otwarte, otwarte na Ciebie, bo chcemy, żeby ten wieczór, żeby to spotkanie było chwilą wyjątkową. Każde spotkanie z Tobą jest właśnie taką chwilą, chwilą szczególną, wyjątkową. Chcemy Cię uwielbiać, Panie, tak jak potrafimy, całymi sobą, całymi naszymi sercami, naszymi myślami, wargami. Chcemy być z Tobą, Panie. Chcemy, żeby Twoje imię rozbrzmiewało w tej świątyni, żeby je rozbrzmiewało w naszych sercach, żeby je wypełniało. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją obecność. Dziękujemy, że jesteś taki realny, taki prawdziwy, że dotykasz naszych serc, że je napełniasz sobą. Dziękujemy za wielość łask, za każdy dzień, który jest darem Twoim, Panie. Dziękujemy za każdą osobę, która tutaj jest, która wyraża hołd Tobie, Panie. Bo na imię Twoje zgina się każde kolano. Każde kolano, Panie. Każde nasze serce jest dla Ciebie. Z pragnieniem, żeby wypełniało się Tobą, Panie. Wypełniaj te serca Twoją miłością, Twoją obecnością. Niech to będzie Twój czas, Panie. Chcemy Ci dziękować, Panie, bo mamy za co. Jesteś dla nas Bogiem dobrym, pełnym łaskawości, pełnym miłosierdzia. Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym Zbawicielem. Tak hojnie obsypujesz nas swoimi łaskami. To dla Ciebie tu jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za Eucharystię, którą przed chwilą sprawowaliśmy. Dziękujemy Ci za Komunię Świętą, za to, że do nas przyszedłeś i za to, że teraz możemy tutaj być, bo chcemy Ciebie wiedzieć.
Nie jestem w stanie, Panie, dziś wiedzieć dokładnie, jak będzie wyglądała moja przyszłość, ale mogę sobie wyobrazić, że w niebie będzie naprawdę pięknie. Przedsmak nieba mamy już tu, bo jesteś z nami w Eucharystii. Chcemy sobie, Panie, wyobrazić, jak pięknie tam jest i dokąd zmierza nasze życie. Thank you.
Sobie wyobrazić. Twój plan jest najpiękniejszy. Twoim planem jest niebo. Przyszedłeś, Panie, żeby dać nam łaskę nieba. Przyszedłeś po to, żeby budować tutaj już na ziemi Królestwo Twoje. Powiedziałeś, że Królestwo Twoje jest w naszych sercach. Panie, spraw, aby to Królestwo było w naszych sercach. Tacy jesteśmy słabi, tacy jesteśmy ułomni, tacy rozdarci w walce ze złem. Tyle razy zawodzimy Ciebie, Panie, a Ty przecież przyszedłeś, pokazałeś, czym jest cierpienie, czym jest wzięcie krzyża, aby iść w stronę Jeruzalem, w stronę nieba. Chcemy, Panie, nauczyć się od Ciebie, pokonywać te wszystkie trudności, zamieniać wszystko to, dzięki Twojej łasce, co jest złe, co jest ciemne, na Twoją światłość. Jest to dzięki Tobie, Panie. I wszystko wiemy, że jest Twoją łaską. I wiemy też, że wszystko, co nas spotyka, jest jakimś planem, Twoim planem, który ma nas prowadzić właśnie do nieba. Chcemy wyobrażać sobie, Panie, to niebo. Obecność razem z Tobą. Powiedziałeś przecież, że tam przygotowujesz mieszkań wiele, że idziesz po to, żeby właśnie te mieszkania urządzić dla nas. Naucz nas iść za Tobą drogą świętości. Naucz nas i wlej w nasze serca pragnienia nieba, pragnienia podążania za Tobą, pragnienia bycia świętymi. Naucz nas, Panie, i prowadź swoimi drogami. To dzięki Tobie, Panie, mamy nadzieję. Dzięki Tobie z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Dziękujemy Ci za to, Panie. Dziękujemy Ci za ten pokój, który wlewasz w nasze serca. Dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas. I że już tu możemy doświadczać przedsmaku nieba. Mogę sobie wyobrazić, jak to będzie, gdy chodzę przy Tobie, a przy mnie Ty. Mogę sobie wyobrazić, co zobaczę, gdy Twoja twarz będzie blisko mnie. Mogę sobie wyobrazić. Mogę sobie wyobrazić.
Wszystko szło dobrze.
A to nagle ekscelencja, ksiądzbiskup świętej pamięci Stanisław Stefanek, wpadł na taki pomysł, że przeniesiemy do katedry. Potem powiedział, dlaczego to zrobił. Powiedział kiedyś tam, proszę księdza, tak sobie pomyślałem, że zamieszam taki oryginał wśród tych purpuratów łubrzyńskich. I tak zostałem skazany na katedrę. Po 13 latach obecności w katedrze powiem wam, że to nie był wyrok, tylko jestem Panu Bogu wdzięczny za te 13 lat, które spędziłem w tym miejscu. I tak naprawdę, kiedy sobie dzisiaj tak to wszystko próbowałem w głowie poukładać, to powiem wam, że Bóg naprawdę jest dobry. Bóg naprawdę jest Bogiem, który wypełnia swoje obietnice. Bóg naprawdę jest Bogiem, który zaskakuje. Ja nie miałem jakiegoś tam konkretnego wyobrażenia sobie, jak będzie wyglądało moje kapłaństwo. Natomiast dzisiaj po 21 latach kapłaństwa mogę wam powiedzieć, że Bóg pokazuje, że ma o wiele lepszy pomysł niż ja. I On naprawdę jest Bogiem wiernym, który wypełnia swoje obietnice, który jak rodzi jakieś pragnienie w sercu, to daje potem możliwość również wypełniania tego. I dziś chciałbym tu przed wami podziękować Panu Bogu i was również zachęcić do wdzięczności za to, co Bóg czyni w naszym życiu. Ponieważ ja mogę powiedzieć to jasno i wyraźnie, że przez te 13 lat mojego życia tutaj w katedrze Pan Bóg zaskoczył mnie nieraz. Przede wszystkim On okazał się Bogiem wiernym, kiedy ja okazałem się niewiernym. Wy o tym nie wiecie i też nie będę się przed wami spowiadał, ale ja miałem taki czas kryzysu w kapłaństwie swoim i to było właśnie tutaj w katedrze. Natomiast powiem wam, że dzisiaj po kryzysie już śladu nie widać. Bogu niech będą dzięki i Pan Bóg odbudował mnie, pokazał, że jestem dla Niego ważny, że moje kapłaństwo to nie była żadna pomyłka, to był Jego plan i jestem mu dzisiaj za to bardzo wdzięczny. Jestem mu też wdzięczny za to, że kiedy sobie tak tutaj spokojnie żyłem na tej Dwornej 25 i przechodziłem do katedry, to widziałem wielu fantastycznych ludzi. Nie tylko w naszej wspólnocie Teoferos, ale w całej parafii i poza parafią. Tutaj naprawdę chcę Panu Bogu podziękować w tym miejscu właśnie za ten żywy Kościół, którego tutaj, w tym miejscu mogłem doświadczyć. Kiedyś pamiętam, niektórzy mówili mi, słuchaj, katedra to jest parafia starych ludzi. Tu nie ma ludzi młodych, tu nie ma dzieci, tu nie ma młodzieży. Mogę wam powiedzieć, po 13 latach w ogóle tego nie doświadczyłem. Wręcz przeciwnie, uważam, że parafia katedralna jest parafią ludzi młodych. Jest to kościół młody, żywy, kościół bardzo prężny. I to jest niesamowite, jak Pan Bóg potrafi człowieka zaskoczyć i pokazać, że naprawdę On ma swoich ludzi wszędzie. I są to ludzie, którzy są spragnieni Jego słowa, Jego miłości. Chciałbym Panu Bogu też w tym miejscu bardzo konkretnie podziękować za to, że byłem świadkiem tak wielu konkretnych nawróceń i tego, że to spotkanie z żywym Bogiem w wielu sercach naprawdę zrobiło niesamowitą rewolucję, o której też chętnie dzielicie się, o której też chętnie mówicie w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Nawet nie tak dawno mieliśmy okazję pogadać z pewną osobą i ona mówi, że jak się patrzy na współczesnego człowieka, to aż po prostu serce się kraje, kiedy ludzie tak bardzo cierpią, tak bardzo są pogubieni, tak bardzo są spragnieni miłości, tak bardzo zabiegani. Niby życie po ludzku mają poukładane, a w sercu pustka, a w sercu tęsknota, smutek na twarzy, życie wcale nie fajne, bo brakuje Pana Boga w życiu tych osób. I chciałbym Panu Bogu podziękować właśnie za to, że miałem okazję być świadkiem wielu nawróceń, wielu też fantastycznych sytuacji, w których dzielicie się też swoją wiarą, kiedy też innym o tym mówicie. I moi drodzy, powiem wam tak, że kiedy dzisiaj ludzie mówią o tym, że Kościół przeżywa kryzys, to rzeczywiście jestem w stanie zgodzić się, że w pewnych aspektach tak. W pewnych aspektach tak, ale kiedy popatrzy się na takie rzeczywistości jak ta,
to człowiek dochodzi do wniosku, że to nie do końca jest prawdą. Są miejsca, gdzie ludzie przeżywają, gdzie Kościół przeżywa kryzys, ale są miejsca, gdzie Kościół kwitnie, gdzie Kościół owocuje i gdzie Kościół pomaga innym iść ku Chrystusowi. I moi drodzy, pewnie wszyscy już wiecie, to żadna tajemnica, bo dekret już przyszedł. Od 28 sierpnia będę wikariuszem w parafii nawrócenia świętego Pawła w Mokini Górnej. No i powiem tak, no trochę trudno mi się opuszcza to miejsce, bo człowiek się przywiązał, ale z drugiej strony wierzę też, że jest tutaj taki palec Boży w tym wszystkim. Mogę wam opowiedzieć, jak to było, jak ksiądz biskup do mnie zadzwonił i poprosił, żebym przyszedł. Otóż leżałem sobie, nabierając sił na pielgrzymkę ze skrętami do Zuzeli. Dzwoni telefon, patrzę, ekscelencja, no to odbiera. No i ksiądz biskup mówi, czy ksiądz jest na miejscu? No jest, to proszę do mnie przyjść. No i przyszedłem, no to jak już tak powiedział, to już mówię, no to już się coś kroi. No i ksiądz biskup mówi, proszę księdza, chciałbym księdza posłać na wikariusza do Mokini. Myślę sobie, a miało być tak fajnie, już miało być tak spokojnie, już miałem tutaj siedzieć i tak dalej. I mówię, no to pięknie. No i porozmawialiśmy trochę. No i pytam księdza biskupa, to do kiedy mam się zastanowić? No to niech ksiądz pomyśli, jak ksiądz się zastanowi, to proszę mi powiedzieć. No i dokładnie po 5 dniach w rocznicę moich święceń kapłańskich poszedłem do księdza biskupa i powiedziałem, że się zgadzam. Natomiast wiecie, kiedy się modliłem, to Pan Bóg zaczął mi pokazywać, że w tym miejscu ma nowe rzeczy. Nowe rzeczy nie tylko dla mnie, ale nowe rzeczy dla Kościoła, nowe rzeczy dla wspólnoty, którą tworzymy, nowe rzeczy dla szkoły ewangelizacji, którą prowadzimy. I moi drodzy, to nawet sytuacja sprzed 2 dni, kiedy przewoziliśmy moje kartony, no i tak chłopaki obeszli w koło te wszystkie tam budynki parafialne i mówią, no proszę księdza, jest potencjał. Więc z taką właśnie nadzieją idę do Mokini, że Pan Bóg pozwoli doświadczyć nowości. Myślę, że też tytuł parafii nie jest przypadkowy, nawrócenia świętego Pawła, człowieka, który z prześladowcy Kościoła stał się apostołem narodów. To nie przypadek. I moi drodzy, dziś bardzo chciałbym Panu Bogu, ale też i Wam podziękować za te 13 lat w tym miejscu. Nie będzie już kolejnego pożegnania, bo ja nie umieram, więc nie ma co się żegnać, nie? Tylko po prostu chciałbym Wam dzisiaj podziękować. Nie żegnajmy się, tylko po prostu podziękujmy Panu Bogu i sobie wzajemnie za ten czas, jaki dany nam tutaj był razem. Nie jestem w stanie wymienić tego wszystkiego, co się tutaj wydarzyło przez te 13 lat, ale myślę, że sami widzicie, że Pan Bóg niesamowite rzeczy czyni w naszym życiu i niech tak będzie dalej. Chciałbym oczywiście zdementować tutaj wszelkie wątpliwości czy pogłoski, że jak ksiądz odejdzie, to już wszystko równie. Nie, proszę Państwa, będzie się miało jeszcze lepiej. Będzie się miało jeszcze lepiej. I spójrzmy, mamy tutaj przedstawicieli wspólnoty naszej Ostrołęki. Kiedy 13 lat temu odchodziłem, to było to dla nas wszystkich zaskoczeniem, dla proboszcza, dla mnie, dla wspólnoty w Ostrołęce. Wspólnota w Ostrołęce, mimo 13 lat mojej nieobecności, tam ma się dobrze, a nawet jeszcze lepiej niż za czasów, kiedy ja tam byłem. Więc to wszystko żyje, to wszystko jest możliwe, żeby trwało dalej. Bo moi drodzy, to nie Kościół, to nie ksiądz tworzy Kościół, to my wszyscy tworzymy Kościół. I dlatego też bardzo Was proszę o to, byście dalej tu przychodzili, dalej się modlili, dalej się spotykali, dalej uwielbiali Pana Boga, dalej prowadzili te różne dzieła. A jestem przekonany, że dzięki tym decyzjom księdza biskupa wszystkie te dzieła, nie tylko wspólnoty Teoforos, będą rozwijały się dalej i będą miały się jeszcze lepiej. Bogu niech będą dzięki za te 13 lat i za te kolejne nowości, które Pan Bóg nam wszystkim przygotował. Kolejna pieśń, którą zaśpiewamy, to będzie taka pieśń do Ducha Świętego, aby Duch Święty rozpalał w nas wszystkich swój ogień, by nas
nas dalej wszystkich prowadził, byśmy absolutnie nie zawrócili z tej drogi, na której Pan Bóg nas postawił. Co daj Boże. Ciebie, Duchu Święty. Dlatego przychodź nieustannie. Nieustannie prowadź nas po drogach naszej codzienności, abyśmy tak jak Maryja potrafili najpiękniej wypełnić wolę Bożą. Maryjo, zawsze bądź z nami. Zawsze bądź z nami. Zawsze nas prowadź. Zawsze bądź naszą Królową Matką. Zawsze opiekuj się nami. Thank you.
bratom me czynę. Nie pozwól rozpacz się zamienić, bądź ze mną, gdy czekam na niebo wieczne. Teraz, moi drodzy, niech każdy z nas tak osobiście poadoruje Pana Jezusa. Dajmy sobie chwilę na posłuchanie tego, co On chce nam powiedzieć.
Świętemu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieku, na początku. Początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie dzień. Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę, dając nasze życia, by się stale zmieniać mógł. Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy, wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień. Tobie chcemy śpiewać, znieść niebiańską chwałę, dając nasze życia, byś je stale zmieniać mógł. Mówimy się, Boże, Ty najświętszym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką ściągę otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Mamy nadzieję, że rzeczywiście Królestwo Boże będzie
budowalne w dalszym ciągu. Wielości błogosławieństw, księże. Niech to każdy dzień księdza będzie rzeczywiście drogą do świętości. Niech ludzie, którzy staną na księdza drodze, będą ludźmi przychylnymi, będą spragnieni Boga. Tego wszystkiego, co życzy serce nasze. Myślę, wszystkie te serca, które tutaj przyszły, dla księdza też. Myślę, że wyrażam opinię wszystkich tutaj zgromadzonych, że rzeczywiście ksiądz wyjątkową osobą jest dla nas, na pewno niezapomnianą. Coś się kończy, ale coś się zaczyna, tak? I liczmy, że to będzie właśnie. Oczywiście do zobaczenia na Bożych szlakach cały czas. Moi drodzy, więc ja bym chciał tak podziękowałem już Wam, Panu Jezusowi, przede wszystkim należą się dzięki, żeby nie było w trzecią niedzielę września, zapraszamy na wieczór uwielbienia, żeby nikt się tutaj nie migał, dobra? No, to jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Jeszcze Andrzej chce coś powiedzieć. Ktoś jeszcze w kolejce do mikrofonów? Nie przesadzajcie, mocno. A więc tak, była przyszłość przed nami, ale dziś jest teraźniejszość. No i oczywiście ksiądz Jacek zaczął swoje wspomnienia. My mamy też swoje wspomnienia związane z pobytem księdza Jacka tutaj w naszej wspólnocie, w katedrze, w naszej wspólnocie, także w parafii. Słuchajcie, więc zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby się podzielić swoimi wspomnieniami na ciasto i na taką agapę wspólną, na wspólne przeżywanie jeszcze tej chwili, żebyśmy mogli trochę przedłużyć ją i księdza Jacka przytrzymać i również powspominać sobie. Może ktoś będzie chciał się podzielić wspólnie właśnie tym pierwszym może spotkaniem z księdzem Jackiem. Także zapraszamy wszystkich i wszystkiego dobrego księdza Jacka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.